Witam w Vintage Story, w Mroźnej Krainie. Jestem na poddaszu w tej chwili, na górnym piętrze. Co ja tu robię? No, uznałem, że może pora zaktualizować lore. Bo dawno nie czytaliśmy żadnego lore, no nie? Tutaj te wszystkie księgi, zobaczmy, które przeczytaliśmy, a które nie. To tak słowem wstępu. Bo akurat czekamy, aż się skończy ten dzień. A później, następnego dnia pójdziemy, tak jak zapowiadałem, do złóż kwarcu. Może najpierw tu się przejdziemy. Sprawdzimy, czy coś w tych złożach jest, czy są jakieś domieszki. I wydobędziemy ewentualnie trochę. Później skierujemy się do kolejnych złóż kwarcu. Zrobimy trochę szkła. Jak to zrobimy, szkło, to może zaczniemy robić tą winnicę, no nie, tą, o której mówiłem tutaj. Trochę jednak powiększyłem ten teren, o dwa bloczki, to trochę wyciągniemy to, to jednocześnie ta ala winnica też będzie większa. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Refleksja, nie wiem, czy to czytaliśmy w sumie, ale nigdy nie byłem typem myśliciela. Od małego uczono mnie, że lepiej jest traktować życie jak szereg zadań, jak jest praca do wykonania, więc ją zrób i nie narzekaj. Myślenie wydawało mi się luksusem. Nadal wyznaję tę zasadę, ale z upływem czasu dostrzegłem siłę płynącą z rozmyślania. Rozum wyciągnął mnie z ubóstwa, rozum umożliwił mojej wiosce przetrwać ciężkie sezony. Rozum pozwolił mojemu ludowi po raz pierwszy od lat unieść głowy w nadziei na lepsze jutro. Mówię oczywiście o nim, moim przyjacielu i kompanii Jonasie Falksie. Nasze zadanie dobiegnie końca za kilka dni. Chciałbym zachować przebieg wydarzeń, które miały miejsce do tej pory. Nie wiem, czy pozostanie ktokolwiek żywy, kto mógłby to przeczytać, ale nie mogę pozwolić temu przepaść. Jakieś szaleństwo zmusza mnie do pisania, choć nie jestem uczonym mistrzem. Jonas lepiej nadawałby się do tego zadania, ale on nie jest w stanie go wykonać. Nie jest już w stanie go wykonać. Ale do rzeczy, zacznę od początku i proszę o wybaczenie niedociągnięć w moim piśmie. No dobra, to było chyba te wszystkie. Dopóki nie będzie tego dźwięku takiego tyn, to znaczy, że to już było. Czytaliśmy to. Tak, to chyba wszystko czytaliśmy. O! Notatki Dmitriego, to jest nowe. Notatki Dmitriego. Część pierwsza, tak? Sporo. Oto wnioski autorstwa Dmitriego Arvo odnośnie naturalnej filozofii Uniwersytetu Cadehill. Z jakiegoś powodu nie jestem w stanie wynieść z tego żadnego sensu. Strasznie mnie to irytuje. Lord Chamberlain Falls będzie tu w przeciągu miesiąca. Jestem bez wątpienia przekonany, że razem z jego przyjściem skończy się również moja erudycja, jeśli nie uda mi się dostarczyć mu odpowiedzi. Moim jedynym pocieszeniem jest fakt, iż reszta uczonych zawiodła znacznie gorzej niż ja. Jeden z nich, starszy, artretyczny osobnik, wzniósł ogień w swoim laboratorium, próbując skremować czarny brud. Jeśli chodzi o mnie, byłem zbyt oporny, aby tego spróbować. Ten ekskrement, czymkolwiek on jest, zawsze kiedy go badam, staram się dostać na krawędzi roztropności. Wydaje się rozprzestrzeniać niezależnie od otaczających warunków. Żadna procedura, jaką próbowałem, nie jest w stanie tego zatrzymać. Waham się pomiędzy furią a ucieczką. Jak mogę to zabić? Co mogę zrobić, by to zatrzymać? Zawsze to samo. Cóż mogę uczynić? Czy w ogóle jest możliwe, aby to zatrzymać? Cóż za przerażająca jest ta plaga? Ale dosyć już tego. Ciemna substancja wręcz prześladuje moje myśli, ale ja nie zamierzam cierpieć według jej zasad. Lord Chamberlain będzie tu lada chwila, a ja zamierzam donieść mu w końcu jakieś rezultaty. No dobra, czyli ta plaga, która tutaj wszystko zniszczyła, ona chyba nie pochodzi z tego świata, nie? Może to jest ta temporalna taka plaga jakby, no nie? No dobra, no w każdym razie tutaj mieliśmy takie, o proszę bardzo, notatki. Ja tutaj sobie jeszcze mięsko upiekłem z królików, bo tam jeszcze ze 3 czy 4 sobie hasały tutaj w pobliżu pól. No i chodźmy się przespać, co? Mam nadzieję, że już będzie trochę widniej rano. W sensie w momencie, gdy się obudzimy, że już będzie trochę widniej, mam nadzieję. Aż się przekonamy. Bo w tym łóżku trochę dłużej się śpi, no nie? Więc przynajmniej taki plus. Dobra, minus 26 w ogóle jest. Minus 27,5 już. 27,8. Czwarta rano. Ciemno jest wciąż. Normalnie ciemnica. Cały czas jest ciemnica. Masakra. No i co? Nie mam już jedzenia. Tu jeszcze zostało trochę 0,4. No dobra, to jeszcze wezmę to mięso i powinno być ok. No, trzeba zrobić jakieś tutaj normalnie, wiecie. Zrobić jakąś nową porcję owsianki, ale ciemno, masakra. Co, ja mam iść tak w nocy? No chyba nie mamy wyboru. Śnieg zaczął coraz dalej sięgać. Coraz dalej sięga, no. Dobra, to jeszcze podleję tylko moje poletko uprawne znowu. Trzeba codziennie to podlewać, nie? Mając nadzieję, że to w końcu rośnie. No dobra, jakieś tam widzę, niektóre zaczęły robić progres jakiś tam minimalny. Tak,
chyba jest najlepiej to podlewać. Takie ruchy okrężne. 7, no nadal bieda. Zobaczymy, kiedy to urośnie. O ile w ogóle, może aż na wiosnę. Aż tak by się to zatrzymało, no nie? Aż tak by to się zatrzymało? W Minecrafcie to nie miało znaczenia, nie? A właśnie, bo przypomniała mi się taka ciekawostka. To może pójdziemy tam zaraz do tego kwarcu, to ja wam opowiem przy okazji. Sobie ostatnio oglądałem trochę materiałów z Minecrafta na YouTubie i jest taka ciekawa paczka modów. No, taka ciekawa paczka modów, która zmienia trochę Minecrafta w grę horror. Może coś dziwnie brzmi, ktoś powie takie pixelosa, tak horror, no człowieku, da radę normalnie. Myślałem sam w nią pograć trochę nawet sobie tak solo, ale z drugiej strony ja nie lubię horrorów strasznie i tak, no. Co prawda jak to oglądałem, bo tam były jumpscary nawet takie trochę, to jakoś mnie to nie ruszyło za mocno, przyznam, ale mimo wszystko jakoś nie przepadam za horrorami. I co to jest za paczka? Jakby ktoś był zainteresowany w ogóle, to sobie może pobrać ją i sobie samemu pograć, myślę. Nazywa się From the Fog, czyli z mgły, From the Fog. I ona ogólnie dodaje, tam jest trochę materiałów na YouTube, ja oglądałem na przykład Forge Labs i jeszcze tam kogoś, dodaje słynnego Herobrine'a. Tak, no nie, dodaje Herobrine'a. Mam wszystko, mam Prospecting Pick, mam Kill of Domra. Herobrine'a dodaje, no. Który jest takim tam mobkiem jakby, on ma, ale nie tylko jego, tylko to jest jeden jakby z tego co dodaje. Ma zadanie straszyć gracza po prostu. No i są takie, że on na przykład się pojawia za plecami, że odwrócisz się i na ułamek ci tak mignie, tylko jakoś tam się wychyla, w oddali się pojawia i tak dalej. I ma inne skórki też, nie tylko jedną, tą swoją defaultową, czyli Steve z białymi oczami i z tą brodą taką, tylko jeszcze są inne również ma skórki. Jest taki płonący na przykład, taki z takim uśmiechem dziwnym, taki, który ma czarne oczy i tak dalej, no takie różne ma, no nie? I tak się pojawia i cię straszy. Nie wiem, czy to nie zmienili, bo nawet był w stanie dom podpalić. Widziałem, u jednego gostka dom podpalił, później zaczął budować z kamieni. Ale to nie tylko to, tylko inne moby też były niezłe. Tam jakieś echo w podziemiach i tak dalej. Najbardziej to mnie zaciekawiły te inne stworki normalnie. Na przykład jeden to był... było takie ciekawe... co próbuję przypomnieć. Jakiś taki dziwny, nienaturalny, zniekształcony śmiech w nocy był na przykład, no. Takie to trzeba by posłuchać samemu, no nie, tak nie odtworzę go za dobrze, ale taki zniekształcony, mówię, taki nienaturalny mocno. W nocy właśnie, bo w nocy dużo tych rzeczy się działo, za dnia też mogły, ale w nocy szczególnie, że jakiś mob się kręcił w pobliżu dziwny. Staring Man też był ciekawy. To było tak, to jest trochę na podstawie, nie wiem czy ktoś się interesuje, lore SCP, SCP Foundation. No to był mobek właśnie, który był na podstawie SCP zrobiony chyba, bo podobnie się zachowuje. Normalnie widzisz w oddali jakąś taką czarną figurę stojącą, która ma świecące oczy i takie rozdziawioną szczękę z tymi zębami ostrymi takimi w środku i widzisz to wszystko. No i jeżeli się popatrzysz przez chwilę na tego moba, bo on przeważnie w oddali się pojawiał, no to zacznie na ciebie biec tak sprintem, no nie, wrzeszcząc przy okazji jak wariat. No i to w nocy to jest creepy było faktycznie. Ten mod, muszę przyznać. Tutaj jest kwarc, dobra, pominąłem. Więc no, niezły mod, niezły, muszę przyznać. Albo ten, no jakieś takie dziwne, nieumarłe stworzenie jeszcze było, jakiś taki kosiarz, kurde, w nocy, że zaczął słyszeć nagle jakieś takie dziwne dźwięki, taki humming noise, czy takie, no, nucące, nie? Takie dziwne, nucące dźwięki, które później rano również były. I gościu w końcu się wkurzył, uznał, że zobaczy, co to jest, skąd te dźwięki dochodzą. Muszę jakoś tam się dostać na górę. No i poleciał, tak, i znalazł, kurczę, wśród drzew jakiegoś takiego kosiarza wielkiego, kościstego w nocy, więc mówię... No, ciekawy mod, nie? Można się trochę nastraszyć, że tak powiem. Jakby ktoś chciał pograć w takie klimaty, no to mówię, nie? Jest taka paczka From the Fog się nazywa. No mi pokazuje, że to jest kwarc, ale ja tu nie widzę kwarcu. Sobie zaznaczyłem, że to jest kwarc. Kwarc, no tak. Dobra, to chyba muszę się wkopać, wiecie? To się wkopię po prostu i tyle.
Aha. Ej, no to jest kwarc, to zaznaczyłem. Gdzie jest ten kwarc? Czekajcie. No coś mi to nie gra normalnie. No żadnych złych... Ej, no ładne. Co ty się zrobił, panie Ray? Teraz sam się na siebie zastanawiam, co ja to zaznaczyłem. Przecież tu nic nie ma. Jaki kwarc? Bym już widział normalnie, tu by mi... A, tu jest! No to trochę tu. Tu jest kwarc, a nie tam. No, to usuń mi to. Tu jest kwarc. Dobra, zobaczcie. Szukamy domieszek, nie? Bo ja po to tu głównie przyszedłem. Sprawdźmy, czy są tu jakieś domieszki. Srebro albo złoto mi zależy. Co jest? Jeszcze raz. Ej, no, dawaj, come on. Srebro. Uuu, średniej ilości jest srebro tutaj, zobaczcie gdzieś. No. Zioło, dobra, no to spróbujmy znaleźć trochę tego srebra, co? Jest, zobaczcie od razu. Bogate srebro. Ła. O to mi chodziło. O, ale dużo srebra. Tu też srebro, tu srebro. Nice, o to chodziło. Pięknie. Sreberko. Ale dużo go, naprawdę. Jeszcze tutaj. Ła. I tu. I tutaj. Srebra pełno. To jest tylko pytanie, czy to było takie pojedyncze złoże tutaj, czy jeszcze jest go więcej, nie? Jest, zobaczcie. Wow. Ja tak jakbym jeszcze znalazł takie złoże, tylko że złota. No to już byłbym ustawiony normalnie. Już bym był, kurczę, blady. Już bym sobie mógł robić brąz koryński w masowych ilościach normalnie. Dobra, nie będę więcej wydobywał na razie. Wystarczy mi. Tylko po prostu sobie zaznaczę, że tu jest srebro. Dobra, musimy rozpalić ogień, bo ja tu marznąć zacząłem. No. Zobaczcie, jak mi temperatura spadła. 35,5 stopnia już. Zaraz będzie mi się ekran trząsł. A trzeba się ogrzać. Może wystarczy tak jedno. Trochę tylko, żeby się ogrzać. O, przynajmniej znaleźliśmy właśnie srebro. Super. I co? Już lepiej? No dobra, może jeszcze jedno dołożę. Chwilkę się ogrzejmy. Przejrzystego kwarcu bardziej potrzebuję niż takiego zwykłego, ale... Znaczy przydałby się też, znaczy zwykły w sumie... Zwykłego się szkło robi, ale przejrzysty też byłby dobry. Dobra, okej. I co? Już? Dobra, ogrzałem się trochę, nie? To ognisko to chyba tak zostawię tutaj, wiecie? Niech jest. Tutaj też jest srebro, zobaczcie. Zebrałem to? Chyba tak. No i co? Okej, no to znaleźliśmy srebro. Teraz chciałbym pójść do drugiego złoża, które było, wiem, że na biało zaznaczyłem sobie, geniusz. Może jednak zmienię te kolory na jakiś taki, o. Nie, też słabo widoczny. No, trochę lepiej, nie? No, normalnie. A, tutaj jest, dobra. Okej, sprawdźmy jeszcze ten na wysepce. Sprawdźmy jeszcze wysepkę. Może tam coś będzie jeszcze ciekawego. Bo muszę zjeść, bo głodny. Ładny. Okej, dobra, idziemy. Czyli jest srebro, tak? Jeżeli tu... Oj, kurde. Jeżeli tu będzie zwykłe złoże, w sensie bez żadnych domieszek, no to już...
Zostawię to w spokoju, nie będę wydobywał, pójdziemy do kolejnego. O to chodziło właśnie, widzicie, żeby znajdować te domieszki, nie? Przede wszystkim. Cenne domieszki, warto. Szkoda, że jeszcze to nie zamarzło, muszę się zmoczyć, a zmoczenie się sprawi, że będę tracił szybciej ciepło, ale muszę tu dopłynąć. Zaznaczyłem sobie, że jest tu, że to jest kwarc. Więc pewnie jest, co nie? Zaraz zobaczymy. Jak zaznaczyłem, to powinien być pod powierzchnią. Chyba, że znowu, żebym się pomylił. Dobra, i co? Jest tu złoże kwarcu? Zobaczmy. Kwarc też jest srebro, super. Dobra, no to też zaznaczę sobie, że... Nie będę wydobywał, bo już mamy sporo, ale wiecie, punkt zaznaczony, nie? Że tu jest srebro, przynajmniej tyle. Dobra, chodźmy jeszcze do tamtego, tam w tym kierunku. Ale normalnie... Normalnie ciemnica, nie? O, ciemno. I to jest 10, widzicie? 10 rano, teraz 11 będzie i o. Jest, to są kamienie tylko andezytowe. Dobra, ja szukam kwarcu. Ach, no, no nic, te zimy to takie tu będą, nie? Bro, nice. Nice. Dobra. No i co? Zaznaczyłem, że tutaj jest złoże kwarcu gdzieś tutaj. Pewnie, czyżby zakopany był ten kwarc? Prawdopodobnie. Dobra, sprawdźmy. Jest kamień andezytowy, zobaczmy, czy tutaj jest złoże. I co? Miedź rodzima. Uuu, tu jest gdzieś złoże miedzi w okolicy, widzicie? Kwarc średniej ilości, no to nie tutaj chyba. A, tu jest miedź, o kurde, no dobra. Cholera, to nie wiem, czy go nie wydobyć od razu, co? Czy nie mam trochę miejsca, ale... Kurde, no. No dobra, może warto, weźmy jednak, wydobądźmy te złoże miedzi od razu. Może ta ziemia się nie obsunie, to zrobimy jakoś tak sensowniej trochę, o tu. Dobra. No to jest głębiej trochę, tak, to jest wyraźnie głębiej to złoże. Okej, okay, jest, dobra. Dopadłem je. Niska jakość, uff, no dobra, trudno. Mówi się trudno, jak jest niska, to niech jest niska. No grunt, że jest jakaś miedź w ogóle, nie? Warto. I znowu zacząłem marznąć, zaraz znowu będzie trzeba ognisko rozpalić. I co jeszcze? No i pewnie polecimy jeszcze w drugim kierunku. A czy może do domu dobiegniemy w sumie? Czemu nie? Może się uda. A później pobiegniemy w inną stronę, nie? Bo jeszcze chciałem sprawdzić pozostałe złoża. No dobra, mamy trochę tej miedzi. Na razie jednak bieda nieco, ale może będzie więcej. A sprawdzimy prospecting pickiem, czy wszystko wydobyłem. I co? Sprawdźmy. Jest jeszcze jakaś miedź, czy to wszystko? Miedź rodzima, śladowe ilości. Widzicie? Po to się przydaje. Czyli znaczy, że gdzieś tu coś, kurde, jeszcze zostało. Może będę innym kilofem. Gdzieś tu coś jest jeszcze. Coś tu zostawiłem. Jak piszę, że śladowe ilości, to coś tu gdzieś jest. Trochę szukam, nie? Teraz tylko tak to może być średnio takie efektywne, ale... Kurczę, temperatura mi spada, ja tak sprawdzam właśnie. Coraz zimniej mi się robi. Nie wiem, czy znajdę te śladowe, te resztki tej miedzi. Nie wiem, czy je znajdę. Tak próbuję szukać, ale nie widzę. Haliera, no nie ma. Może tu? Nie no, jak nie będę mógł znaleźć, to sobie odpuszczę zaraz, tylko po prostu, nie? Jeszcze próbuję, że może mi się uda. Kurczę, no nie mogę znaleźć.
No nie, no come on. Tu? No nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu nie ma. Na pewno jeszcze, nie no, pokazało mi to, to się nie myli to narzędzie. To znaczy, że coś tu, jakiś jeden kawałek gdzieś, albo kilka jeszcze gdzieś tu są, tylko po prostu nie mogę ich znaleźć. No chyba nie ma co tak tutaj rzeźbić, co? Gdzie popadnie, bo tylko marnuje wytrzymałość kilofa teraz. Czy kamień mi się przyda niby, ale... Nie, nie ma co chyba szukać. Nie widzę. Dobra, nie. Zbiorę te kamienie, się przydadzą. Tam jest głaz jeden taki. Dobra, jak tu już jesteśmy, to do staka chyba dojdę jednak. Jeszcze do staka próbuję dojść. Przyda się taki andezyt. A może tu? A może tu? O. Nie. 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 Nie ma. Nie ma. A tu? O, właśnie. Nie. Nie. Dobra, nie szukam więcej, nie ma po prostu. W sensie nie mogę znaleźć, nie? I tyle. Zaznaczę, że złoże jest wydobyte. Tak sobie zaznaczę. Blubyte będzie. I lecimy do domku, bo zmarznę normalnie. Czerwone, ok. Tylko ten kwarc jeszcze chciałbym, nie? Dobra, za zimno. Później się sprawdzi. W każdym razie to, co chciałem pokazać, to już wam pokazałem właśnie. Czyli propik. Propik właśnie. Jak działa propik. I co to się z tym robi, do czego to jest. Przydatne narzędzie. Więc znaleźliśmy domieszki. Super, tylko jeszcze mi brakuje domieszek złota. I... O, baran. Okej, prawie wpadłem. No, domieszki złota jeszcze są potrzebne i będę mógł robić brąz koryński. Bo w tej chwili to... No, mam srebro, ale bez złota go nie zrobię, tak? On wymaga dwóch materiałów. Okej, to chyba był błąd, żeby do tej zimnej wody wpadać. Jestem mokry i zimno mi coraz bardziej. Już temperatura mi zaczęła spadać. Lecimy szybko do domu. Do domu, do domu, do domu. A może zaczniemy jednak tą winniczkę robić, wiecie, winniczkę zaczniemy. No, mógłbym iść sprawdzić te pozostałe złoża kwarcu, ale no dobra, może jednak w innym odcinku. Teraz sobie jeszcze sprawdzimy ten, zrobimy sobie szkła trochę. Myślę, że już węgiel drzewny powinien, a nie, mam węgiel drzewny przecież, jeszcze tam poprzednio porcję. Temu, który tam ostatnio zrobiliśmy, jeszcze dam trochę czasu, żeby doszedł, na pewno, żeby doszedł, żeby się nie zmarnował przypadkiem. Więc jeszcze dam mu trochę, chwilkę, nie będę go zbierał. No, a my sobie... No zobaczcie, zacząłem się trząść. Tak, 34 stopnie, już mi spadła temperatura, już zacząłem... Zimno. Och, trzeba się ogrzać szybko, bo tutaj się wyziębie. Dead normalnie. Znaczy to nie ginie się od razu, chyba tylko obrażenia się będzie dostawać, więc... O, widzicie? Ekran zaczął się robić taki smarznięty. Dobra, ale można bardzo szybko się ogrzać, czyli tak, o. Momentalnie. Już, zobaczcie, już jeden stopień w górę praktycznie, no, szybciutko, tak? No. No niestety to już w zimę jest takie pewne zagrożenie, widzę w tym klimacie, no nie, że jednak, no, można zmarznąć po prostu, można zmarznąć i tyle, się wychłodzić. Bryła obfita, bogata i obfita w srebro rodzime, nieźle, uboga w miedź.
No już lepiej, 37 stopni i 5, dobra, wystarczy. Chodźmy to uprzątnąć. Przełożę to jednak dam tu. A te deski zabiorę stąd, tak zrobimy. Dodam do magazynu, do sekcji z drewnem. O, będzie porządek. Sekcja z drewnem jest chyba tu. Tak, dobrze, trafiłem. Stare deski dajemy tutaj. Tu są chyba kamienie andezytowe. Dobrze, pamiętam. Kamienie andezytowe. Gdzie jest kwarc? No właśnie, muszę dlatego te napisy zrobić. Widzicie, o, tu jest kwarc. Nie będę pamiętał po prostu, gdzie to jest. Teraz tak, tu są kamienie. To jest glina, tu są kamienie. To jest to, to metale będą chyba z tyłu gdzieś tutaj pewnie. Metal, to są patyki. Dobra, tutaj niech jest srebro. Tam niech jest srebro. A, jeszcze dwie rzeczy chciałem sprawdzić, dobrze, że mi się przypomniało. Chciałem sprawdzić po pierwsze, wiecie, jak się mają nasze kurczaczki. No jeszcze musimy zrobić sobie jakąś zupkę, nie? Zaczęło to dojrzewać powoli? Chyba zaczęło trochę jakoś tam. Widzę, niektóre się zmieniły na wyższy stopień, ale jeszcze wolno. No, jak się mają nasze kurczaczki, zobaczmy. Urosły już? No, zobaczcie, kolejna generacja kur jest. No, urosły. Generacja pierwsza. To teraz, powiem wam, trzeba by znaleźć tą kurę z generacji zerowej i się jej pozbyć. Któraś z tych to była chyba. Kogut zostaje. I wtedy, jak je nakarmię znowu i tak dalej, to będzie kolejna generacja. Więc ja to poza odcinkiem chyba zrobię. Spróbuję wydzielić tą kurę z tej generacji zerowej. Spróbuję ją wydzielić od reszty, załatwić ją. I pierwsza generacja będzie dalej, wiecie, tam się rozmnażać i będziemy mieli w końcu udomowione te kurczaczki. Zrobię sobie porcję owsianki. Wypadałoby robić 12 lat, nieźle. Wypadałoby robić chleby i będę musiał upiec trochę chleba, ale na razie sobie ugotuję owsiankę z warzywami. O. Tak, będzie owsianka z warzywami. No właśnie, tak, takie. Coś takiego, owsianka z warzywami. Z tego co pamiętam, to 4 wystarczą, żeby to się ugotowało, ugotuje się. No i co? Odłożę narzędzia do kuźni i zaczniemy robić tą taką ala winniczkę. Nie jest winnica, wiadomo, taka normalna, ale to powiedzmy, że coś tam na styl, nie? Dobra, zacznijmy to robić, nie? Więc potrzebuję płotków z Douglas Fir. Douglas Fir to będą w magazynie, nie tutaj. Tutaj to jest kuźnia. Z magazyn. Dobra, gdzie jest drewno? Drewno było chyba tu? Tak. Deski Douglas Fir, to nie. Modrzew Douglas Fir, Douglas Fir. Dobra, potrzebuję jeszcze Douglas Fir log. I patyki potrzebne mi są też. Patyki były tu. Dużo patyków mam. Komu je dam? Ha! Tempo! Tempo! Dobra. Siekierka to chyba było tak, nie? Jakoś tak? Albo odwrotnie? Tak. No to się tam u mnie gotuje. Czy powinno starczyć? Wydaje mi się, że się dogotuje. Jak nie, to trudno. Tak, chyba to wydłużę, wiecie? To chyba wydłużę właśnie. Taki miałem plan, że jednak to wydłużę trochę, tą sekcję. Jednak będę więcej tej żurawiny miał. Żeby wyrównać trochę z winniczką. Troszeczkę, żeby wyrównać. Więc zobaczycie, o co mi tu chodzi. Znaczy to było w poprzednim sezonie. Kto oglądał poprzedni sezon, to pewnie może się domyślić. A kto nie oglądał, to zobaczy w tym. Chociaż ja odsyłam też do poprzednich sezonów. O, jak najbardziej odsyłam. Żeby sobie obejrzeć, to tam chcę. No dobra, czyli tak. Tu jest, będzie płotek. Tu będzie słupek pierwszy. Teraz to oddalę trochę na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu będzie słupek drugi. Tu będzie przejście w takim razie. Obok słupków, tak. Tu będzie przejście, tu będzie ścieżka. I tutaj będzie znowu na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu będzie słupek kolejny. I obok będzie znowu
tu będzie płotek. Dobra, no to tak to będzie wyglądać. Okej, super. No to mogę robić płotek już, nie? Tylko tak, jeżeli tu jest płotek, to tutaj też musimy to wyrównać dotąd. A tu jest ścieżka chyba. No właśnie, muszę się pozbyć tej ścieżki. W takim razie. Będzie dalej trochę sięgała. Takie mam tutaj pomysły. To tak robić w nocy, no nie? Ale właśnie, no jak takie są dni krótkie, to nic z tego. Jeszcze krótsze pewnie będą, nie? Bo to jeszcze nie jest... Jeszcze nie jest grudzień. Więc jeszcze pewnie będą krótsze. Ale będzie jazda. Dobra. No, w takich warunkach to jeszcze, żebym nie pracował normalnie. Żeby takie krótkie dni były. W pierwszym sezonie, no nie? Bo w ciepłym to tam nie było problemu, ale... W tym umiarkowanym to też później potrafiły być krótkie te dni, ale teraz to już jest masakra. Dobra, czyli co? Tu by był kolejny rządek, tu by był kolejny rządek i co? I to będzie tu zakręcać, tak? No to się zgadza wszystko, dobrze. Dobrze jest zrobione. Teraz się nie pomyliłem. Dobra. To jest taki płotek. Ten taki ciosany, no nie, nie ten taki ładny, powiedzmy z desek, ponieważ ten taki bardziej, nazwijmy go, prymitywny, wydaje mi się, że pasuje tutaj nam klimatem bardziej, nie? Taki mroźna północ tutaj. O. No i zorze polarne są takie dość lekkie. Jestem ciekaw, czy na dalekiej północy są wyraźniejsze, ale są, no nie? Wiecie, że w ogóle tak przy dobrych warunkach, o, ugotowało się, mówiłem, że da radę. Wiecie, że przy dobrych warunkach to potrafi, to zorze polarne u nas w Polsce można zobaczyć? No, zdarza się. Ale to muszą być dobre warunki naprawdę. Przy czym kolor jest czerwony bardziej, nie? Bo to chodzi o długość fali świetlnej, więc kolor w kolorze czerwonym widać. Jeżeli już w ogóle. Raczej zielona to raczej niemożliwe chyba, żeby było widać u nas w Polsce zieloną. No ale zawsze coś, nie? Czerwona też można zobaczyć taką zorzę polarną przy dobrych warunkach. Rodzice na przykład pamiętają, opowiadali w któreś... Wszystkich świętych chyba, w któreś święto kiedyś tam dawniej mówili, że widzieli normalnie, jak się w nocy wracało z cmentarza właśnie, jak jeszcze było takie... Taka masa tych świeczek, nie? Kiedyś. Ja też jeszcze pamiętam, teraz już trochę mniej jest. No i zwłaszcza, że były odkryte wtedy podobno, no to... No to wszystko tak, te światło lepiej emanowało, no nie? Tak, więc było to nieźle widać. No i w związku z tym mówią, że był takie jedno święto, że było widać te zorze polarną. To musiało być czyste niebo i w ogóle naprawdę. No dobra, w każdym razie, no to tutaj mamy zalążek tej winniczki, takie jakby. Tylko jeszcze ja bym chciał tu trochę rzeczy pozmieniać. Znaczy nie pozmieniać, tylko może dodać tutaj. Chciałbym jeszcze może jednak ten... O, ten płotek również z Douglas Fir jako podpórki, nie? Bo podpórki mógłbym też zrobić z tego prymitywnego, ale no nie wydaje mi się, że to będzie jakoś super ładne. To zaraz zobaczymy, wiecie? Ja to zaraz zobaczę. Potrzebuję tylko wziąć tak, może czerwoną porzeczkę weźmy. O, ciemnica. Normalnie ciemnica. No dobra. Sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądało. Aha. I coś takiego. Taki zwykły patyk, nie? I teraz jak przy tym patyku dam to... A z drugiej strony dajmy to. Co lepiej wygląda? A ten patyk tu pasuje niby do tego płotku. Ale zrobię chyba z deski, wiecie. Niech jest jakiś taki kontrast to. Wiecie, taka decha wbita w ziemię, nie? Po prostu. O, może być. Taki mam tutaj pomysł na tą winnicę właśnie. Tak, o, znowu. Tak jak w poprzednim sezonie. To jest, uważam, całkiem estetyczne. Fajnie to wygląda i tak dalej. O, będzie takie omen. No i tu właśnie robię po dwa w ten sposób.
Jak daleko chcesz to zrobić? Ktoś mnie się zapyta. Nie wiem jeszcze. 5 tutaj mamy na przykład. 6, może do 8 coś? 7. 8 to będzie aż dotąd. Taka długa dość, tak? Może to być. Jeszcze po drugiej stronie. Jeszcze mi nie starczy. Widzę tych płotków. No. Bo tu będzie jeszcze inna. Może tutaj jednak będzie ścieżka szła. Czekajcie. To sprawdźmy ile jeszcze, co? Raz. 2. 3. No i co? 4. I tu by szła ścieżka, tak? Trochę nierówno. No nierówno. Cholera. Znowu nierówno. Aj, faj, no. Jak ja tego nie lubię. Dobra, no bo tak, tu idzie ścieżynka, zobacz, no to tutaj będzie to, no to tu by, zaraz, będzie dobrze, tu będzie płot, no to nawet tuż przy ścieżce ten płot będzie, to nawet powinien być odstęp drobny, ale, okej, okay, może być. No, może być w sumie. No to taka długa będzie tutaj, ale dobrze, bo ja mam dużo tych porzeczek wszystkich. Jakby nie starczyło miejsca na wszystkie, to jeszcze zrobię po drugiej stronie, coś takiego. No. I tak teraz to one nie będą rosły, to ja wiem, no, po prostu jest za zimno, ale dobrze już zrobić, myślę. Czemu nie? Prace budowlane, ja tam lubię prace budowlane, nie wiem, jakby robić jakieś takie nowe konstrukcje, które też poza funkcjonalnością też są estetyczne. To jest przyjemne nawet. Jak robić, żeby te nasze tutaj podwórko, obejście, żeby było takie coraz lepsze, nie? Coraz lepsze, większe, wydajniejsze. Pomieszczenia coraz ciekawsze i tak dalej. No i to będzie sobie szło w takim razie, aż tu będzie dotykać tej ścieżki, co mówię, niefortunnie trochę wyszło, ale już trudno. Niech dotyka ścieżki. A zaraz, ja się pomyliłem chyba po prostu tutaj widzę. No, pomyliłem się. O, jeny, niedobrze, o jeden. No, muszę wszystko teraz przerąbać jeszcze. Dobra. Tak, o jeden się pomyliłem, widzicie? No, normalnie. Co to ma być, nie? Dobra, no to nie, to jest pomyłka ewidentnie. To powinno być oddalone o 1 od płotku, a nie o 2. No jest o 2 w tej chwili, no to nie, to jest błąd. Ewidentny błąd. I tak muszę iść po więcej niestety tego. I tak czasami otwieram ekwipunek, no nie, teraz postaci, bo sprawdzam temperaturę po prostu, sprawdzam temperaturę ciała mojej postaci, żeby się nie wychłodziła za bardzo przypadkiem. No. Dobra. No to muszę więcej zrobić tego, bo to będzie miało być po dwóch stronach, tak. No, więcej potrzebuję. A to może uda mi się tam jednak zrobić tak, że jednak będzie dobry odstęp. Okej, okay, to mam 32 sztuki, 32 sztuki to jest za mało zdecydowanie, potrzebuję więcej desek. Nie wiem, czy mam deski, Douglas Fir. Zaraz, bo tam jeszcze są przy kurniku deski jakieś, tylko nie pamiętam z jakiego to... A, no to pięknie, dobra, to mam deski, super. Można je wykorzystać. No i proszę. 4, 5. O, dobra, na razie tyle. Nie wiem, czy iść spać, czy jeszcze robić, co? Ja bym jeszcze porobił. Jeszcze nie jest tak... nie jest tak ten... Jeśli jak pójdę teraz spać, to prawdopodobnie nadal będzie ciemno, jak rano wstaniemy. O to mi chodzi. Więc chyba jeszcze porobimy trochę, nie? Po prostu takie mamy warunki. Okej, czyli o jeden, tak? No to teraz dobrze. Odstęp jeden, tak? Na razie po jednym jednak zrobię, żeby się nie pomylić znowu. Aha. Dobrze. I co? I jest, dobrze, teraz będzie dobrze. Teraz płotek będzie o jeden w tył. No i będzie idealnie, dobra. O tak. Teraz płotek idzie tu. Dobrze, pięknie. Teraz nie ma pomyłki.
Raz, dwa, trzy, cztery, czyli idzie tu, bo furtka jest tutaj, tak? No dobrze, czyli tu będzie kolejny. Dobrze. Na szerokość jest dobrze, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu jest super, zobaczcie, udało się. No, tylko to na dwa wysokość musi być. A to się zaraz ogarnie. Ok, czyli to jest dotąd, tu będzie furtka i idziemy w tą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery i tu będzie cyk kolejny. Okrążamy go tędy i idziemy w tą stronę. O, super, dobra, udało się. Robota wykonana z grubsza. Teraz tylko trzeba rozstawić jeszcze te kołki wszędzie tutaj, gdzie być powinny. Dobrze. Co dwa, co dwa, co dwa. Dobra, no i super. Są kołeczki, teraz musimy je podwyższyć, żeby były i trafiać dobrze, nie marnować czasu. To też jest ważne. Jak nie zdążymy, to albo w następnym odcinku, albo ja to dokończę poza, zobaczę. Bo tutaj już nic takiego ciekawego nie będzie szczególnie, wiecie. Po prostu tak tylko posadzę tutaj te wszystkie, wiecie, krzaczki, podwyższę te pieńki i zrobię, o tutaj proszę bardzo, i zrobię ścieżkę, o, takie rzeczy tutaj. Jest, będzie winnica, a tym szkłem żeśmy się nie zajęli, no właśnie, bym był zapomniał, widzicie. Dobra, to posadźmy je tylko trochę tych i zaraz zrobimy jeszcze szkło, bo bym zapomniał. No zobaczcie, bo te można na dwa robić, o. No i dla mnie to ja to robiłem, że to niby imituje winnicę. O, że to niby winnica, bo tak na dwa i te kołeczki, to niby tak podtrzymują to. Można sobie wyobrazić, że idzie tam jeszcze jakaś linka na górze, o. I to wszystko trzyma dzięki temu te rośliny. No, muszę więcej ich tu zgromadzić tylko, ale no. Jak to będzie wyglądało, to będzie taka winniczka, taka jakby nasza tutaj, o. Kurde, znowu mi zimno. Chyba co? Nie? Zimno, nie? Nie wiem. Dobra, no to zajmijmy się tym szkłem, bo miałem wam pokazać i ten. Znaczy ono zanim się zrobi, to potrwa trochę, ale tak. Musimy mieć kwarc i musimy mieć węgiel drzewny. Kwarc jest tutaj, mam kwarc. Zrobimy od razu podwójną porcję. No i teraz tak, musimy mieć węgiel drzewny, który mam, węgle mam tutaj, nie? Jest węgiel. I musimy zrobić tygle. Zobaczcie, to głównie nowi widzowie, nie? Zobaczcie, jak się robi tutaj szkło. Musicie zrobić coś takiego, dwie. Znaczy ja robię dwie, może być jedna, nie? Ale ja robię dwie, bo zrobimy podwójnie. Mamy, proszę bardzo, tutaj mamy dymarki takie. Jeszcze musimy zrobić zamknięcia, o, dwa kominy. No i teraz tak, ładujemy materiał. Może to być żelazo również później, ale w tej chwili dajemy kwarc. Widzicie, tam dodajemy ten kwarc do 24. 24 to jest max, można mniej, jak ktoś chce chyba, ale ja robię na maksa. No i dodajemy węgiel, też tyle, ile potrzeba. Czyli 6. Jak już to mamy, to zamykamy to. I podpalamy tam u dołu. Proszę bardzo, dymareczki. Bo kwarc, żeby się stopił, widzicie, 1350 stopni wymaga. 1350. Nie mamy tutaj węgla, żeby nam rozpalił do takiej temperatury. Po prostu ten kwarc, nawet ten drzewny, nie da rady do takiej temperatury. Dlatego przy takich metalach i substancjach, które mają taką dużą tą odporność termiczną, potrzebujemy zastosować dymarkę, tak jak tutaj. No tak zrobiłem jeszcze tutaj te niby do odprowadzania tutaj, tak, o, załóżmy, że to nam skręca. No, no chyba, żebym tutaj zrobił jeszcze bloczek taki, wydrążył go w takie zagięcie, to było fajne. No, w każdym razie, to nie jest potrzebne, tak by coś, to jest tylko ozdoba, sam zrobiłem tutaj takie, o. No, w każdym razie i to będzie się tutaj wytwarzać, aż przestanie dymić, tak? To będzie gotowe wtedy, aż przestanie dymić, to będzie, nie wiem, dzień, dwa, może chyba z dzień ponad i... No, jak potem to rozbijemy, odzyskamy wtedy część cegieł, no to będzie szkło gotowe. Więc teraz musimy po prostu czekać z dzień, tak, aż to się...
że to się tam wypali, nie? Będzie szkło. Możemy się przygotowywać do produkcji szklarni już. Jeszcze tylko nie wiem, gdzie ją umieszczę, bo tak, tu chciałbym pole na dynie zrobić jeszcze. Pole na dynie. I te chciałbym wydłużyć, więc szklarnia może będzie tutaj. O, po tej stronie. I kompostownia jeszcze gdzieś z tyłu. Zobaczymy. No. Tak, bo pola będę chciał powiększyć zdecydowanie. To powiększę. Może w zimę też powiększę właśnie, tylko będę musiał ten teren tu przekopać. Wiem, że dostosować się do terenu można, ale jak już zacząłem robić pole na takim poziomie, o to chodzi. O to już pociągnę, żeby było równo, nie? Nie będę robił takiego tu wejścia chyba, tylko będzie jeden poziom. No, a to już ja się tym zajmę. Przekopię to po prostu, tylko będę musiał więcej miedzi zgromadzić trochę. Może pójdę do jakichś złóż jeszcze, tutaj mam trochę, wydobędę nieco. No, sporo tych złóż powierzchniowych jeszcze mam. Wyrównać by tak teren tutaj i będzie można to pociągnąć dalej. No dobra, no to co, to chyba pora tutaj kończyć odcinek, z wami się zżegnać. Co będziemy robić w kolejnych, to jeszcze się zastanowię. Może jakieś prace tu na zewnątrz jeszcze zobaczymy. Tutaj trzeba trochę to wydłużyć, pociągnąć, dokończyć. Tu sztuczną rzekę zrobię w przyszłości, trochę stąd tak już. No zobaczymy, trochę będzie co robić. Dobra, to będę się z wami żegnał w tym momencie i do następnego.